Według porannych statystyk w mieście i powiecie liczba osób z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 nie zwiększyła się. Nadal są to dwie osoby w powiecie i jedna w mieście. Są leczone w izolacjach domowych. W porównaniu z wcześniejszymi danymi, w ostatniej dobie pobrano więcej próbek niż wcześniej. Zazwyczaj było to kilka testów. Tym razem było ich 15. Ogółem pobrano materiał do badań od 216 podejrzanych o zachorowanie. Poranna statystyka z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej zawierała informacje o kolejnych zachorowaniach. W podlaskiem odnotowano ogółem 288 zakażeń. Ostatnia przekazana nam informacja o wyzdrowieniach mówi, że do zdrowia powróciło w województwie 26 osób.